Przez lata Xiaomi wypracowało sobie wizerunek firmy, która oferuje naprawdę solidne telefony w bardzo atrakcyjnych cenach. To właśnie korzystny stosunek ceny do jakości sprawił, że Xiaomi w ciągu zaledwie 13 lat stało się jednym z największych producentów w tej branży. Nikt nie lubi przepłacać, więc wiadomo, Xiaomi lepsze. Szczególnie w nieco uboższych rejonach świata, gdzie na zakup topowego, dajmy na to iPhone'a, trzeba przeznaczyć całą miesięczną pensję, albo i więcej. Kilka lat temu, w szczytowym momencie, pewnie z 90% mojego najbliższego otoczenia posiadało telefony Xiaomi. Włącznie ze mną. Aktualnie firma wyraźnie zmienia politykę i ma chrapkę na podbicie segmentu premium. Model 13 Pro trafił na dokładnie tę samą półkę cenową co iPhone 14 Pro Max i Samsung S23 Ultra. Jak to się stało, że w ciągu zaledwie 13 lat Xiaomi powstało, zaczęło produkować tanie smartfony, podbiło nimi świat i ostatecznie stało się bezpośrednim rywalem dla teoretycznie dużo bardziej prestiżowych firm, takich jak Samsung i Apple. A w międzyczasie jeszcze zalało rynek całą masą fit-opasek, laptopów, odkurzaczy, słuchawek, telewizorów, monitorów, routerów, hulajnóg elektrycznych, czajników, oczyszczaczy powietrza, ryżowarów itd. Niewiele firm może się pochwalić tak błyskawicznym wzrostem i to w skali absolutnie globalnej, także uporządkujmy to trochę. Historia Xiaomi rozpoczyna się w roku 2010, ale tak wielkie przedsiębiorstwa nie biorą się z niczego. W momencie otwarcia firmy jej założyciel Lei Zhong był stosunkowo młodym, ale już doświadczonym przedsiębiorcą. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę w firmie Kingsoft i zaledwie 6 lat później został jej prezesem. W roku 2000 uruchomił portal Zhouyou.com, czyli wielką księgarnię internetową, która w zaledwie 4 lata urosła do takich rozmiarów, że została wykupiona przez Amazon za 75 milionów dolarów. W ten sposób Lei Zhong zdobył kapitał niezbędny do realizacji kolejnych pomysłów. A tych miał sporo. Po rezygnacji z funkcji prezesa w Kingsofcie inwestował w najróżniejsze firmy z branży technologicznej, aż ostatecznie w 2010 roku podjął decyzję o założeniu Xiaomi. Co ważne, nie zrobił tego w 100% samodzielnie, bo udało mu się namówić do współpracy kilku bardzo doświadczonych specjalistów z przeszłością w Google, w Motorola czy we wspomnianym wcześniej Kingsofcie. Pierwszym produktem wypuszczonym na rynek przez Xiaomi nie był jednak smartfon, tylko oprogramowanie, a mianowicie MIUI. Zmodyfikowana wersja Androida, która oferowała kilka dodatkowych funkcji i która do dzisiaj, oczywiście w dużo nowszej wersji, jest instalowana na telefonach Xiaomi. Na rynek sprzętowy firma weszła zaledwie rok później za sprawą Xiaomi Phone. Smartfona przemianowanego później na Mi 1. Wizualnie telefon był bardzo podobny do iPhone'a. Posiadał czterocalowy ekran o rozdzielczości 854x480 pikseli, dwurdzeniowy procesor, 1 GB RAM-u i 4 GB wbudowanej pamięci. Urządzenie pojawiło się na rynku bez wielkiej pompy, co było zwiastunem strategii, którą firma stosowała w późniejszych latach. Jun uznał, że dobry, uczciwie wyceniony smartfon obroni się sam i postawił na tak zwany marketing szeptany. Mi 1 kosztował niespełna 2000 juanów, czyli w przeliczeniu na złotówki nieco ponad 1000 zł. Dla porównania Samsung Galaxy S2 z tego samego roku kosztował dwukrotnie więcej. Udany debiut pokazał, że faktycznie istnieje duże zapotrzebowanie na stosunkowo niedrogie smartfony i że można je z powodzeniem sprzedawać, nie wydając gigantycznych pieniędzy na reklamę. W roku 2012 na rynek trafił jeszcze bardziej udany model Mi 2, później Mi 3, a Xiaomi krok po kroku budowało rozpoznawalność na rynku chińskim. Ambicje były jednak zdecydowanie większe, a w ich realizacji miał pomóc kolejny doświadczony spec z branży technologicznej, czyli Hugo Barra. Jeden z czołowych pracowników Google'a pełniący funkcję m.in. wiceprezesa i rzecznika prasowego działu zajmującego się rozwojem Androida. Poza ogromną wiedzą, Barra wniósł do Xiaomi także własną markę, to znaczy wizerunkowo uwiarygodnił tę ambitną, ale nieznaną jeszcze na świecie chińską firmę. Jego dołączenie zapoczątkowało okres intensywnych przemian. Mimo że telefony Xiaomi były na tle konkurencji tanie, to w 2013 roku powołano do życia linię jeszcze bardziej budżetowych urządzeń o nazwie Redmi. Xiaomi rozpoczęło też zagraniczną ekspansję, ruszając na podbój Singapuru, Filipin, Indii, Meksyku, Brazylii, Turcji i innych państw, gdzie było zapotrzebowanie na solidne, ale
jednocześnie niezbyt drogie smartfony. Ruszyła także budowa ekosystemu zapoczątkowana premierą pierwszej generacji opasek Mi Band, które do dzisiaj cieszą się wielką popularnością. Gama dostępnych telefonów także rosła błyskawicznie. Obok serii Mi pojawiła się Mi Lite, Mi Note, wspomniane już Redmi czy w 2016 roku Mi Mix. Rewolucyjny pod względem designu model, który trochę wyprzedził swoje czasy, stawiając na tak zwaną bezramkowość. Jednocześnie kierownictwo Xiaomi robiło co mogło, by utrzymać niskie ceny. Przy okazji premiery Mi 6X, Lai Jun zadeklarował nawet publicznie, że marża ze sprzedaży smartfonów nigdy nie przekroczy 5%. Żadna inna firma nie sprzedawała swoich produktów z tak niewielkim zyskiem. Szczególnie Apple, którego marża w zależności od źródeł wynosi od 20 do prawie 40%. Wreszcie w 2016 roku Xiaomi oficjalnie weszło do Polski i pamiętam, że początkowo było traktowane z dużą nieufnością. Nie dlatego, że z tymi telefonami coś było nie tak, po prostu Xiaomi nie brzmiało dla polskiego ucha poważnie i solidnie. Podobnie wyglądało oswajanie z Huawei'em. Nawet nie wiadomo, jak to poprawnie wymówić. Huawei, Huawei, Xiaomi, Xiaomi, wiecie, o co chodzi. W zasadzie poprawna wersja to Xiaomi. Dzisiaj stosunek do chińskiej elektroniki wygląda zupełnie inaczej i wynalazki pokroju Realme, Oppo, Vivo czy Pocophone bierzemy w ciemno. Ale na samym początku, kiedy te marki dopiero wchodziły do kraju, kojarzyły się trochę z chińską tandetą. Polacy szybko przekonali się jednak, że Xiaomi oferuje dokładnie to samo, co bardziej znana konkurencja, tylko w dużo korzystniejszej cenie. W 2017 roku firma zaczęła otwierać pierwsze fizyczne sklepy przywołujące na myśl oczywiste skojarzenia z Apple Store'ami i ewidentnie umacniała pozycję do ataku na segment premium. Świadczy o tym chociażby powołanie do życia kolejnej, bardziej budżetowej marki Pocophone oraz definitywne rozdzielenie Xiaomi i Redmi, które to w 2019 roku stało się całkowicie odrębnym brandem. Podczas gdy Redmi i Pocophone miały zagospodarować segment budżetowy, Xiaomi coraz wyraźniej zwracało się do klientów wymagających i bardziej zamożnych. Niestety wiązało się to również z rezygnacją z obiecanej przez firmę marży nieprzekraczającej 5%. To kolejny dowód na to, że w biznesie i polityce nigdy oznacza co najwyżej w aktualnej sytuacji. Przełomem była premiera modelu Mi 10, który wyceniono na, w zależności od wersji, od 3,5 do nawet 4,5 tysiąca złotych. Dla porównania Mi 9, którą miałem i którą świetnie wspominam, kosztowała w dniu premiery niecałe 2000. Spory przeskok jak na jedną generację. Kolejnym szokiem dla ludzi przyzwyczajonych, że Xiaomi oferuje telefony dobre, ale tanie, okazał się być model Mi 11 Ultra. Absolutnie topowy smartfon, wyróżniający się między innymi dodatkowym wyświetlaczem służącym do robienia selfie. Na Mi 11 Ultra trzeba było wydać ponad 5,5 tysiąca, czyli dokładnie tyle samo, co na debiutującego w podobnym czasie Samsunga Galaxy S21 Ultra. I takie ceny zostały z nami na stałe. Dwunastka z zeszłego roku w wersji Pro kosztowała przeszło 5000 zł, natomiast tegoroczna trzynastka aż 6300. Ponad 6000 zł za telefon marki, która jeszcze kilka lat temu uchodziła za wzór opłacalności. I żeby nie było wątpliwości, ja nie twierdzę, że Xiaomi 13 Pro nie jest tyle warte. To znaczy, twierdzę, ale takie ceny mają wszystkie topowe firmy, więc nie wypada czepiać się akurat Xiaomi. Po prostu jestem pod wrażeniem, jak szybko firma przeskoczyła z segmentu budżetowego do premium. I jednocześnie zastanawiam się, jakie będą tego konsekwencje. Bo oczywiście, Xiaomi lepsze, ale przez lata było lepsze przede wszystkim dlatego, że było tańsze. Oferowało niewiele gorsze parametry, o ile w ogóle, za zdecydowanie niższą cenę. Można więc było zaryzykować wybór mniej znanej marki, ale w ramach oszczędności. Teraz o żadnej oszczędności nie ma już mowy, więc Xiaomi musi walczyć wyłącznie jakością i marketingiem, od którego wcześniej stroniło. Decyzja o wejściu na rynek premium ma jednak swoje uzasadnienie, ponieważ w ostatnim czasie zapotrzebowanie na tanie, budżetowe smartfony spadło. I to na całym świecie, nawet w krajach rozwijających się.
Ludzie chcą drogich telefonów. Powiedzmy sobie szczerze, czy nam się to podoba, czy nie, w dzisiejszych czasach smartfony są pewną formą biżuterii. Niektórzy ludzie, chcąc dodać sobie znaczenia i podwyższyć status, kupują, dajmy na to, iPhone'a w wersji Pro Max. Nie dlatego, że go potrzebują, chodzi o ten trzeci obiektyw, który mówi: stać mnie. No jak widać, mnie akurat nie stać. Podobną markę udało się wypracować Samsungowi. No i teraz pytanie, czy to samo można już powiedzieć o Xiaomi? Czy ludzie, którzy zdecydują się na zakup telefonu za 6,5 tysiąca złotych, z dostępnych opcji wybiorą akurat Xiaomi? Jakby ja nie widzę problemu, 13 Pro to smartfon, który w niczym nie ustępuje konkurencji, ale tutaj mogą decydować kwestie niewymierne, związane właśnie z jakimiś przyzwyczajeniami i tak dalej. Wiecie, to trochę tak jakby Kia zaczęła nagle sprzedawać SUV-a mającego konkurować z BMW X8. W dokładnie tej samej cenie. Wydaje mi się jednak, że na rynku smartfonowym dużo łatwiej zmienić wizerunek firmy, więc nawet jeżeli ktoś ma tego typu wątpliwości, to bardzo szybko zaakceptuje, że Xiaomi to już ta sama półka co Samsung czy Apple. Tym bardziej, że po latach naśladowania konkurencji Xiaomi skutecznie wypracowało własny styl i zdecydowanie nie można powiedzieć, że 13 to chiński klon iPhone'a. Te czasy już dawno minęły. Tyle ode mnie, ale chętnie poczytam Wasze opinie, także zapraszam do komentowania. Na razie.